Dzisiejsza 16. konferencja poświęcona uwarunkowaniom transferu wiedzy w regionie jest bardzo ważnym wydarzeniem organizowanym przez Politechnikę Opolską i przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Jest ona ważna dla Politechniki, ponieważ my jesteśmy naturalnym interesariuszem tego transferu wiedzy i jesteśmy zainteresowani rozwojem regionu, jak również tworzymy warunki do tego rozwoju. Z drugiej strony konferencja jest, myślę, również użyteczna dla władz regionalnych, dla decydentów, dla naszych partnerów biznesowych. Cieszę się, że mogę wziąć udział w konferencji, która dotyczy transferu wiedzy. Jest to jeden z głównych kierunków, który ma przyczynić się do rozwoju inteligentnego województw. Województwo opolskie, tak jak wszystkie inne województwa, dokonały wyboru specjalizacji inteligentnych i jeśli uda się połączyć biznes z potencjałem naukowo-badawczym, to wszyscy mamy nadzieję, że to zaowocuje zarówno wejściem na rynki globalne, ale przede wszystkim może przysłużyć się sektorowi małych i średnich firm. So I am here to talk about knowledge transfer and how we've done it in Malaysia. How we share knowledge, skills, expertise between the university, the country, the community, and among ourselves, the academia. So I would like to share with Poland how we have done it in Malaysia and the countries that we have had collaborations with. And we are collaborating with more than 100 countries. And I think this is a very good opportunity where we can work together. Our university has not worked with Poland yet. And I hope we can have more collaborations and benefit both countries through this knowledge transfer from the universities to the community. Liczy się Politechnika.